Kręci. No, coś tam się kręci. Tylko tam jest zakaz jazdy, to ewentualnie albo przeprowadzić, albo jedziemy jak jest mało ludzi, nie? Ale jest niski stan wody. Normalnie to dochodzi do barierki mniej więcej, nie? No. Tutaj w ogóle jest szlak rowerowy, a dużo osób o tym nie wie, co nie? I wiesz, i się buntują jak przejeżdżasz, a tu jest ewidentnie nawet narysowana ścieżka rowerowa. No i tutaj w tym miejscu rzeka Are wypływa z jeziora Tuńskiego, no i płynie sobie dalej przez całą Szwajcarię, nie? Cześć, z tej strony Jarpen, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Jesteśmy z Jarkiem w Tun. Zdecydowaliśmy się na wczesno-zimową rundkę, póki temperatura jeszcze na plusie, prognozowane na dzisiaj 6, 8, 10 stopni. Liczyłem na to, że będzie słońce, bo by nas troszeczkę rozgrzało po drodze, ale mało prawdopodobne. Jarek, który dzisiaj w ogóle tak jest? Dzień? No, ja wiem, że niedziela, tylko który dzień listopada? Czwarty? Jakoś ta końcóweczka, chyba przedostatni weekend listopada 2019. No i mamy zamiar zrobić 50 km. Ja akurat jestem po nieco cięższej rundce na Zwifcie, na trenerze w domu. No i idziemy tam dalej nad wodą. Rajtowo rozpoczynamy. No i dzisiaj właśnie sobie robię taką regenerację, a przy okazji ściągnąłem Jarka na rewizytę. Był w jednym z ostatnich odcinków. Myśleliśmy, że będziemy się dopiero widzieć 2020, ale udało się jednak jeszcze w tym roku. Jarek przyjechał pociągiem. Jarek, ile ci wyniósł bilet od ciebie? 16. 16, bo to był taki bilet bonusowy, w sensie tańszy, bo mało osób w niedzielę rano jeździ. Więc wyhaczona okazja. I kupiłeś sobie dniówkę na rower, tak? Czyli dniówka za 14. No. A ten za 16 to jest tylko w jedną stronę, czy tak? Tak. Czyli jeszcze w drugą stronę będzie 16, to jest 32 i 14. 48 franków. No takie są koszta. Razy 4, no to macie wycieczkę. Nie mnoży się. No, Jarek już się nauczył, że w Szwajcarii się nie mnoży. Natomiast jakby ktoś przyjeżdżał i chciał sobie pojeździć pociągami, no to właśnie przejechanie przez, powiedzmy, 1/3, 1/4 Szwajcarii, to jest właśnie taki koszt. I to jest tylko oczywiście za jedną osobę. O, patrz, masz morsiki. To teraz już mi jest w ogóle zimno. No i widzisz. A, bo my teraz jesteśmy po północnej stronie. Tak, jeziora. Tak, tak. Rozpoczynamy objazd od północnej strony, okay. Od strony nasłonecznionej. Tu możemy podjechać na przystań promową. Tutaj normalnie jest, w lato jest, tu jest kąpielisko, tu się kąpałem nawet. I taka budka z różnymi tymi jadłami. No i sobie dojechaliśmy do pierwszej przystani. Dzisiaj może jeszcze jakiś zaliczymy. Tutaj masz Nizan, 500 tysięcy razy już było na filmach w krainie Jarpena. 2300, prawie 2400. To jest piramida, tak zwana piramida Szwajcarii. Na dole jest jakieś 600 metrów, no i wchodziliśmy w 6 godzin. Pieszo. Tak. No, największe przewyższenie w moim życiu, 1900 metrów wyszło przewyższenie wtedy. To jakoś niedawno? To było, czy nie? 2 albo 3 lata temu. A, okay. No. Nawet wejście na Teide na Wyspach Kanaryjskich, na Teneryfie, było mniejsze przewyższenie. Zamek w Oberhofen. Też już byliśmy tutaj kilka razy. Raz oczywiście zamknięty, bo raz, że jest niedziela, dosyć wcześnie wszyscy śpią. A dwa chyba widzę, chociaż nie, otwarte. W sensie dzisiaj będzie otwarte, tylko trochę później, bo restauracje w Szwajcarii są otwierane raczej po południu i są otwarte do późna. Nie ma tak, że są otwarte cały dzień. Także jak ktoś chce jeść 12, 14, 15, to może być ciężko. 15 już ok, ale wcześniej nie bardzo. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing.
Helga, pomachaj! Ale się nie słyszę. Ale plecak ma krzywo. U ciebie ta torba robi za błotnik, tak? Ja musiałem sobie... Potem muszę ją czyścić zwykle, nie? A saver tak zdobył. Cudowny wynalazek za... No. Jesteśmy w Thun. W środku Thun. Jedyna kawiarenka rowerowa w promieniu 100 km albo i więcej. Akurat trafiliśmy na drużynę na kawce z Tomasa i były ten IM chyba już też nie istnieje. Same rowerki, tak, minimum 5000 franków w górę. Wszyscy zostawili swoje 10-30 na zewnątrz. Nikt się nie przyjmuje. A my idziemy do środeczka na kawusia. Kawusia i ciacho zjedzone. Standardowe hasło. Nie wiem, czy to nie jest najlepsze ciasto na tym wyjeździe. Nie, ale naprawdę bardzo smaczne. Kawa też smaczna. Ceny mniej smaczne. Ale płacimy i jedziemy dalej. Naprawdę bardzo fajna knajpa. Zaraz wam jeszcze pokażę ujęcia z wnętrza, bo jest fajna. Kilometrów za nami. Teraz miejscowość Derlingen, zawsze zapominam. Chłodno, słońce gdzieś tam schowane za chmurami. Pizga złem, jak mówi Jarek. Bardzo dobra kawa, bardzo dobre ciacho, wyjątkowo mi smakowało. Polecam knajpę, bardzo przyjemna. Za pakiecik, dwa ciacha, dwie kawy, poniżej 20 franków, więc przyzwoicie. I jedziemy dalej. Widzisz, i znowu w tą stronę, non-stop pieszo, a jest niedziela, więc wydawałoby się, że powinno mniej jeździć, nie? A to non-stop i to jest tylko jeden tor. Bardzo popularna linia, nie ma miejsca na drugi tor. Jakby był to ile tam, wiele set milionów franków do zapłaty, żeby to zbudować, jak nie miliardów. No i musieli to ogarnąć, żeby te pociągi regularnie jeździły w obie strony.
Dobrze, że te światła były, bo bym cię nigdy nie dogonił. Oj, nie. No ja tu jadę na pery, a ty mi uciekasz. Już niezłe masz kopytko. Ujebały mi się odczyty na liczniku. I patrzę, 47 pruje. Było super. Później po płaskim patrzę znowu, dalej 47? To jest odległość była, nie? 47 km. A poniżej nędzne 36 na godzinę. Nie no, 5 dych miałeś w pewnym momencie. Właśnie nie wiem, bo nie patrzyłem na ten, na właściwy... Miałeś, bo ja miałem 52 czy jakoś tak. Będzie trzeba zobaczyć później. Tam na początku, nie? Rundka 50-kilometrowa dobiegła końca. To, że jest zimno, zdążyła mi się bateria na 50 km rozładować, to normalnie to wystarcza na troszeczkę dłużej, ale też trochę więcej dzisiaj nagrywałem, będą takie fajne, szybkie ujęcia. Zobaczycie sobie, rundka się mam nadzieję podobała. Jarek, podobała się rundka? Bardzo. Było przyjechać, tu się 2 godziny pociągiem. Tak jest. Tylko 50 km, ale jak będzie cieplej, to przedłużymy do stówki, zrobimy jeszcze tamte drugie jeziorko, nie? Dobra. Podjedziemy sobie. Zaliczyliśmy mały taki cel na ten rok, przynajmniej mój. Czyli tą kafejkę, kawiarenkę kawową, Velocafé w Interlaken. Jeszcze zostało Velocafé w Friburgu. To będzie można kiedyś do Friburga pojechać. No, Jarek, ty masz za kwadrans gdzieś pociąg. Będzie sobie Jarek jechał przez Emmental. Taką fajną krainę, może jeszcze nie będzie ciemno, to sobie co nieco zobaczy. Tak, gdzieś w tamtą stronę. Z tym, że no będzie trochę chmura, tam są taki Hobbiton trochę, nie? Zobaczysz, takie ten pagórki, ten Serremental, jeszcze będzie fabryka w Trubschachen z czekoladkami. O, za słynne. Tak, dokładnie. Tam też jeszcze będę robił wycieczkę. No a właśnie jest głośno, bo jesteśmy na dworcu w Thun. I to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, sub i tak dalej. I do zobaczenia w następnym odcinku Krainy Jarpena, vloga rowerowo-krajznawczego ze Szwajcarii nie tylko. Cześć.